Cześć, witajcie. Wyszedłem ze swoim psem Joby na spacer. Spacer, ok? Spacer. Idziemy na spacer i pójdziemy tą drogą. Będziemy szli tą drogą. Joby, Joby, czy ty wiesz, która jest godzina? Nie wiesz. Nie wiesz, która godzina. Zobaczmy, która jest teraz godzina. 14:18. Teraz jest 14:18. Teraz jest grudzień i na drzewach nie ma liści. Na drzewach nie ma liści, a wszystkie liście są tutaj. Suche liście. To są liście. Suche liście. Liście spadły z drzew. Okej? Na drzewach nie ma już liści. Co się stało? Czemu ty piszczysz? Czemu ty piszczysz? Jest godzina 14, a słońce jest już nisko. Nie jest wysoko, tylko nisko. Ok? Słońce jest już nisko, bo jest grudzień. I słońce szybko zachodzi. Joby, czekaj. Siad. Zrób siad. Siad. Ej! Ej, 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 ej. Nie wolno. Siad. Joby, chodź, chodź. Czekaj, czekaj. Joby. Joby, Joby. Siad. 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 Usiądź. Siad. Dobrze, czekaj. Joby, to jest patyk. To jest patyk. Uwaga. Łap. Dobrze, przynieś. Joby, przynieś. O, nie chcę przynieść. Tak, dobrze, weź. Dobrze, tak. Dobry pies. Dobry, dobry pies, tak. Dobrze. Ostatnio nie miałem czasu, żeby rzucać nowe historyjki po polsku. Nowe daily stories. Ale obiecuję, że już niedługo wrzucę 3 rozszerzone wersje. Także czekajcie. Teraz dalej musimy iść tą drogą. Wejdziemy tam do rzeki. Do rzeki Wisły. Joby nas poprowadzi. Joby idzie pierwsza. Co chwilę coś wącha. Psy lubią wąchać. Tu jest teraz zupełnie pusto. Nie ma tu żadnego człowieka. Dookoła nie ma nikogo. Dochodzimy do Wisły, a nie chcę, żeby Joby weszła do wody, więc zapnę ją na smycz. To jest smycz. Ok? To jest smycz. Zapnę Joby. Joby! Joby, chodź! 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 Przypnę ci smycz. Czekaj. Czekaj. Musimy zapiąć. Czekaj, czekaj. 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 Już. Dobrze. Będziesz szła na smyczy. Okej? Joby idzie na smyczy. Jesteśmy nad Wisłą. Joby, ty byś chciała się chyba kąpać. Nie wolno się kąpać teraz. Joby, chodź, wracamy. Wracamy na górę. Wyjdziemy pod górę. Idź pierwsza. Pod górę. Idź. Idziemy pod górę. Okej. Jesteśmy na górze. Czekaj, Joby, odepnę cię. Puszczę ci. Odepnę ci smycz. Dobra. Chodź. Pójdziemy tą drogą. Joby, widziałaś samolot?
Leciał samolot, widziałaś? Samolot. Zobaczcie, to drzewo ma złamaną gałąź. Złamana. Złamane, czyli jak zrobię tak. Złamie. Złamane. Złamane. Czekaj. Pokażę ci, co to znaczy złamany. 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 Ej, zobaczcie. Zobaczcie, to drzewo też jest złamane. Złamane drzewo. To drzewo też jest złamane. Jobi! Jobi, nie wolno. Gdzie ty idziesz? Nie wolno iść do wody. Tam jest woda. Jobi, chodź tu. Chodź tu, dobrze, tak. Nie idź tam. Nie idź tam. Wezmę patyk. To jest patyk. Wezmę patyk. Wezmę patyk. I rzucę do wody. Chodź tu, chodź tu, chodź. Jobi. Chodź, przynieś. Chodź. Rzucę ci drugi, taki mały. Chcesz? Chcesz taki mały patyk? Aha. Chcesz chyba. Szukaj. Szukaj. Szukaj i przynieś. Tak. O. Chodź, chodź. Samolot poleciał, widziałaś? Nic nie widziałaś, bo ciągle wąchasz tylko. Co tam jest? Co tam jest? Co to? Co to jest? Idziemy dalej? Idziemy dalej? Nie wiesz? Idziemy tam, tak, tam idziemy, tak. Tam. Zobacz, Jobi, co to jest? Budka dla ptaków. Tam jest wejście i tam może schować się ptaszek. A nawet może i ptasia rodzina. O, a tu jest jeszcze jedna. Jeszcze jedna budka dla ptaków. Widzicie? To specjalna budka dla ptaków. Na wiosnę ptaki się tam wprowadzają. I mają tam pewnie małe. Robi się ciemno, pójdziemy do domu. Pójdziemy już do domu. Tą drogą wrócimy do domu, bo nie ma już słońca i robi się ciemno. Niedługo będzie ciemno. Tak, Jobi? Będzie ciemno zaraz. Tak, trzeba wracać. Jeszcze jeden samolot. Następny samolot leci. Dużo dzisiaj samolotów. Poleciał. Jaki malutki. Poleciał. A my idziemy dalej. Jobi, chodź, idziemy dalej do domu. Co ty tam szukasz? Gdzie ona poszła? Chodź, idziemy do domu. Gdzie ty poszłaś? No szybko wracaj. Oczywiście. Jobi, chodź zobaczymy, która godzina. Nie wiesz, która godzina? Sprawdźmy. Za minutę trzecia. O, trzecia. Teraz jest godzina trzecia, czyli 15.
Zobaczcie, tam zachodzi słońce. Pięknie wygląda. Pomarańczowe słońce. Prawie czerwone. Za chwilę będzie ciemno. Za chwilę będzie ciemno, a dopiero po godzinie trzeciej. Ale pięknie. Podoba wam się? Super. Czerwone niebo. Uwielbiam patrzeć na zachód słońca. A wy? Zobaczcie. Tak wygląda zachód słońca. Ale pięknie. To tyle na dzisiaj. My już z Joby kończymy naszą wycieczkę. Tak, Joby? Wracamy do domu. Cześć, na razie, trzymajcie się, pa, pa.